Siema, kurwa, jakby być youtuberem. Siema, z tej strony Mistrz za kratami i chciałem z wami dzisiaj pogadać o giga dużej zmianie na OnlyFans. Cały czas słyszymy jacyś youtuberzy, influencerzy, tiktokerzy, streamerzy, youtuberzy i tak dalej. Pokazują różne części swojego ciała za pieniądze w internecie. 20 milionów miesięcznie, kurwa. Bella Thorne 11 milionów. Cardi B 9 milionów. Tyga 7 milionów. Mia Khalifa 7 milionów miesięcznie? Przecież można obejrzeć za darmo. Co jest ciekawe, od bodajże października to ma się zmienić. Firmy takie jak Mastercard, Visa i inne takie tam bankowości przyłożyły nóż do gardła OnlyFans i powiedzieli tak: zabraniacie generalnie jakiś tam na gości itp. i my jesteśmy gitara, dalej współpracujemy, kopiemy na tym kaskę. Bo nie chcemy, żeby nasze firmy były kojarzone ze sprzedawaniem stópek w internecie. No to OnlyFans powiedział tak: okej, dobra, tam zabronimy, ale to dopiero w październiku i tyle będzie można postować niby na gość, ale jako sztuka, więc chuj wie, jak to będzie do końca wyglądało, bo ludzie będą dalej sprzedawać stópki i będzie gitara. I niby wszystko jest okej. Ale osobiście uważam, że twórcy, które opierają swoją działalność w internecie na sprzedawaniu jak to kurwa nazwać? No po prostu sprzedają nudesy. Po prostu pójdą na inne platformy, takie jak, nie wiem, Patronite albo no gdziekolwiek indziej, no bo no wiecie, to są duże pieniądze. No i to trochę teraz wygląda tak, jakbyśmy chcieli pójść do McDonalda, ale jedyny byt, co tam mieli, to jest woda, iced tea i jabłko z Happy Meala. No to raczej oczywiste, żebyśmy poszli do KFC. Bo ludzie są tacy, że jeżeli czegoś chcą, to będą o to walczyć albo będą szukać w innym miejscu. I pewnie dalej będziemy słyszeć, że kolejna gwiazda zrobiła 5 milionów dolarów w ciągu miesiąca na tych samych zdjęciach, co na Instagramie. I że kolejna streamerka, która pokazuje swoje duże gabaryty, założyła swój podcast ASMR na Spotify. I wciąż taki content będzie promowany, no to mi się wydaje, że z tej strony raczej banki i partnerzy biznesowi raczej wsadzili ten nóż bardziej sobie w żebra niż samym OnlyFans, a może nie, może inaczej. Wsadzili nóż w OnlyFans, ale nie wsadzili noża w sprzedaż stópek w internecie. Ludzie dalej będą to robić tylko gdzie indziej, albo w inny sposób. I za dużo się nie zmieni. Jak gdybym miał się wypowiedzieć na temat całej tej sytuacji? Osobiście uważam, że to jest głupie dokonywać w ogóle zakupów tego typu subskrypcji na tego typu stronach. Osobiście uważam, że za 5 dolarów miesięcznie możecie znaleźć o wiele więcej ciekawego kontentu na innych platformach, na przykład na moim Twitchu, link w opisie. I co? No i czy takie działania partnerów są sensowne? Po części tak. Mi osobiście OnlyFans nie kojarzy się ani z Mastercard, ani z Visa, ani z płatnościami mobilnymi, ale też rozumiem, że nie chcą być przedstawiani w świetle, że wspierają tego typu biznes. A co do mojego Twitcha, no to wciąż niestety mam bana. A za co dostałem bana dla tych, co mnie nie znają? Dostałem bana 3 dni, ponieważ oglądałem na streamie panów w Niemczech, którzy nago skakali po pociągach. I no, widzimy się za 3 dni i wrócę zapewne we wtorek dopiero, więc widzimy się na żywo już we wtorek. Także trzymajcie się, do zobaczenia na streamach i tego typu content, tak jak teraz, wydaje mi się, że jeszcze będzie się pojawiał. No, bo to fajne nawet tak pogadać do kamery, tak, gdy kamera ci nie odpowiada w formie czatu. Także no, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.